Szczęść Budda, witajcie! Piotr Dacjusz Górski, kłaniam się pięknie i miło mi, że dzisiaj także możemy się spotkać, by zastanowić się w tą jesień nad różnymi zagadnieniami filozofii życia duchowego. Dzisiaj pochylimy się nad spokojem, wyciszeniem, wewnętrznym spokojem, spokojem naszego umysłu, spokojem naszej duszy. Dbanie o spokój naszego umysłu powinien być czymś kluczowym na drodze naszego świadomego rozwoju. Nigdy nie powinniśmy pozwalać na to, aby nasz umysł popadał w różnego rodzaju zamęt, zamieszanie. Musimy pamiętać, że posiadanie niespokojnego umysłu to ograniczenia na drodze rozwoju duchowego. Umysł, który nie jest spokojny, który jest rozbiegany, który jest w zamieszaniu, który jest w lękach, obawach, różne wpływy są dla niego często lekarstwem do pozornego doznania tego wewnętrznego spokoju. Zawsze dzieje się to kosztem naszym kosztem, kosztem naszych najbliższych, kosztem po prostu naszego wewnętrznego spokoju, do którego powinniśmy dążyć. Rozwój duchowy to, jak już wspominałem, nie tylko czytanie, nie tylko pogłębianie swojej wiedzy, ale przede wszystkim praca nad swoją duchowością i powinniśmy się uczyć zachowywać spokój. Powinniśmy starać się dążyć do uwolnienia się od różnego rodzaju przywiązań, różnego rodzaju ograniczeń. Takim dobrym sposobem, aby uczyć się takiego spokoju, o czym zresztą mówią wielcy mistrzowie, między innymi Dalaj Lama, bardzo często nawiązywał do tego Sai Baba, czy też mistrz Osho, to jest właśnie medytacja, to jest właśnie kontemplacja, która pozwala nam wyciszyć się, która pozwala nam zagłębić się właśnie w nasz umysł. I poprzez to zagłębienie się w nasz umysł, takie wyciszenie się, oderwanie się od tej fizyczności, która gdzieś tam jest wokół nas, bo nie możemy całkowicie negować oczywiście fizyczności, bo jesteśmy ludźmi i składamy się, no jak to zawsze powtarzam, z ciała fizycznego, prawda? Z ciała duchowego również. Bardzo wielką przeszkodą, która nie pozwala zachować spokoju umysłu, jest porównywanie się z innymi. Różnego rodzaju rywalizacja, o tym już wspominaliśmy. Musimy zawsze dążyć do wolności. Jeżeli będziemy porównywać się z innymi, jeżeli będziemy drugich oceniać, jeżeli będziemy starać się rywalizować, mówi się, że teraz jest czas, gdzie jest taki wyścig szczurów, każdy coś chce osiągnąć, po trupach do celu, to niestety nie pozwala nam skupić się na naszym wnętrzu. Musimy pamiętać, aby się zatrzymać, aby skupić się na naszym wnętrzu. Musimy wiedzieć, że wewnętrzne skupienie się pozwala nam zawsze dostrzec naszą świadomość, prawdziwą świadomość, tą wyższą świadomość. Dzięki takiemu skupieniu się, takim praktykom medytacyjnym, praktykom kontemplacyjnym, chociaż nawet zwykłe myślenie, zwykłe takie świadome ukierunkowanie energii, żeby się skupić, nawet na 2 sekundy, na 2 minuty, naprawdę daje nam możliwość uświadomienia sobie naszej natury. Bo jak za chwilkę dalej będę mówił, natura nasza to nic innego jak spokój, wyciszenie i poprzez medytację jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć, kim jesteśmy, czym jesteśmy, do czego zostaliśmy stworzeni, o co nam w tym życiu chodzi. Jeżeli już uświadomimy sobie naszą prawdziwą naturę, automatycznie zaczniemy nawiązywać połączenie z naszą najwyższą istotą. A tą najwyższą istotą jest Bóg,
który nie jest gdzieś wysoko w niebie, jak to wiele religii mówi, że Bóg jest gdzieś w niebie i trzeba go prosić, modlić się do niego. Nie, ten Bóg jest w nas, on jest w naszym sercu, on jest obok nas, on jest we wszystkim, co robimy. Piękne Ewangelie apokryficzne, w których czytamy, podnieś kamień, a ja tam będę. Bóg jest wszędzie i ten spokój umysłu, to wyciszenie daje nam możliwość połączenia się z tą najwyższą istotą, no, Bogiem, Twórcą, który jest w nas, no, stworzenie jesteśmy zresztą na Jego podobieństwo. Będziemy wtedy mogli bardzo łatwo rozpoznać te bezużyteczne myśli i oczywiście zastąpić je naszym takim duchowym, naszym takim zdrowym punktem widzenia, bo do tego przecież dążymy. Aby te stare nawyki, złe nawyki, chociaż nie wszystkie stare nawyki są złymi nawykami, ale te destrukcyjne nawyki, te przyzwyczajenia, te ograniczenia, aby jakoś je niwelować, aby jakoś je usuwać. Ten Bóg, który jest w nas, ten Bóg, ten pierwiastek boski, zawsze nas czegoś uczy. Ale żeby się czegoś nauczyć z tej boskości, która jest w nas, musimy mieć ten spokój umysłu, aby to odczytać. Jak spoglądamy na różne religie, to każda z religii uczy nas, w jaki sposób zaglądać do naszego wnętrza, w jaki sposób słuchać, w jaki sposób rozeznać pewne sytuacje. Warto siebie sprawdzać na każdym kroku dosłownie. Dzięki temu sprawdzaniu siebie, dzięki tej czujności, bo to można tak powiedzieć, że mamy tą naszą czujność, jesteśmy w stanie naprawdę zmieniać siebie, jesteśmy w stanie sami podejmować decyzje. Nie będziemy musieli czekać na to, aż ktoś coś powie, co mam zmienić w sobie, co jest dobrze, a co jest źle. Taki stan spokoju umysłu daje nam całkowite rozeznanie. I wtedy nie ma konieczności, aby druga osoba nam mówiła, to masz źle, tamto masz źle, to popraw, to zostaw, bo to jest okej. Okay. Sami będziemy mogli podejmować te decyzje, sami będziemy to widzieć, a no o to chodzi, abyśmy byli w jakiś tam sposób samowystarczalni, przede wszystkim jeżeli chodzi o tą naszą duchowość. Ten nasz wyciszony umysł nie tylko będzie spokojny, bo tak nam się wydaje, no to co, no to będzie taki spokojny umysł, będę taką mimozą, która będzie chodziła i są tacy, prawda, ludzie, tacy flegmatycy. Nie będziemy, bo spokojny umysł to nie jest umysł flegmatyczny, to nie jest osoba, która chodzi i nie wiadomo, jak do niej podejść. Wyciszony umysł jest przede wszystkim umysłem skupionym, umysłem, który potrafi sam sobą zarządzać, sam sobą dyrygować. Jest po prostu umysłem boskim, umysłem twórczym, a do tej twórczości, no powiedzmy sobie szczerze, no dążymy, bo twórczość także jest cechą, którą powinniśmy rozwijać, jeżeli chodzi o drogę rozwoju duchowego, jeżeli chodzi o tą drogę duchowego wzrastania. Tego wewnętrznego spokoju nie trzeba w żaden sposób szukać. On jest we mnie, on jest w tobie, to jest coś naturalnego. Nasz taki pierwotny stan to stan właśnie spokoju. Wszystko, co się dzieje na zewnątrz, to, co nas otacza, zawsze od samego początku zabierało tobie ten wewnętrzny spokój. To wszystko, co się dzieje wokół nas, zabiera spokój innym ludziom. Musimy wiedzieć, że nawet uczucia, różnego rodzaju emocje mogą wprowadzać niesamowite zamieszanie, zmęczenie, rozdrażnienie. Powinniśmy uczyć się panować nad naszym zachowaniem tego wewnętrznego spokoju. Powinniśmy dążyć do tego, aby się nauczyć, jak można doznać tego wewnętrznego spokoju, czyli przywrócić pierwotną naturę naszego umysłu. Dobrą metodą jest liczenie oddechów, głębokie oddechy przez nos, wdychamy powietrze przez nos i wydychamy, koncentrując się oczywiście na wdechu i licząc wdechy i wydechy. Panowanie nad sobą to także sztuka. Pamiętać musimy, aby skupić się na swojej duchowej naturze, na swojej boskiej naturze, naszej formie boskości. Niektórzy mówią, że tym punktem jest czakra
Ajna, czakra, która znajduje się na skroniach naszych. W Indiach wyobraża się to jako biały, świetlisty punkt pomiędzy skroniami, w środku czoła. Gdy mamy jakiś problem, warto skupić się właśnie na tym punkcie. Warto głęboko oddychać, a na pewno odczujesz niesamowitą różnicę. Dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że wiele inspiracji wniosła ta niedzielna audycja do Waszego myślenia, do Waszego duchowego rozwoju. Pamiętajcie, że oczekuję na Wasze maile. Piszcie na adres piotrgorski.pl@gmail.com. Zapraszam również na audycję za tydzień, jak również na programy Parapsyche TV. Szczegółowe informacje o nowych programach na żywo znajdziecie na stronie www.parapsychetv.pl. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia już za tydzień w kolejną niedzielę po godzinie 21:30. Dobranoc, kolorowych snów, szczęść Budda. Trzymajcie się, pa pa.